Pandemia koronawirusa, zamknięcie w domach, brak kontaktów z rówieśnikami, nauka zdalna. Ostatnie czasy raczej dla nikogo nie były łatwe. Gmina Krosno Odrzańskie we współpracy z Gazetą Lubuską stworzyła projekt Otwórz się na pomoc. To projekt, który ma poruszać tematy w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Gazeta Lubuska wspólnie ze wszystkimi specjalistami, psychologami, pedagogami wymyśliła coś takiego jak nowoczesne narzędzie iDoc. To narzędzie ma na celu zachęcić młodych ludzi do tego, żeby popatrzyli na siebie, na swoje zachowania, które miały miejsce podczas pandemii, a związane były z może zbyt dużym wykorzystywaniem komputera, zbyt częstym korzystaniem z komórki, zbyt dużą ilością nieprzespanych godzin, na przykład poświęconym grom komputerowym. To interaktywna gra, interaktywny film, w którym gracz może kierować losami nastoletniego bohatera, jednocześnie ucząc się o niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z sieci. Przedstawia rodzinę, tak, która normalnie funkcjonuje, ale jest w tej rodzinie chłopak, tak około 13-14-letni, który chyba za dużo czasu poświęca grom komputerowym. Zadaniem gracza jest dokonywanie wyborów, co ma robić ten chłopak. Czyli zaczyna się gra, zaczyna się film, jest pewna sytuacja i musimy dokonać wyborów. I od naszych wyborów zależy, w jaki sposób potoczą się losy chłopca. Na końcu gry dowiadujemy się, czy nasze wybory były wyborami osoby uzależnionej, zbyt dużo czasu gra, czy może wszystko jest w porządku. Gra będzie udostępniona uczniom z gminy Krosno Odrzańskie. To nowoczesne narzędzie, ten iDoc, będzie udostępnione we wszystkich szkołach na terenie gminy Krosno Odrzańskiego. Wszystkie szkoły bardzo chętnie przystąpiły do tego projektu, ponieważ po pierwsze jego innowacyjność w postaci interaktywnej gry zachęcił nie dość, że pedagogów, którzy określili, że ma dużą wartość pedagogiczną, to także myślimy, że zachęci młodzież, żeby się przetestować, zagrać i zobaczyć, czy ja przypadkiem nie potrzebuję pomocy. Pomysł, by za pomocą gry sprawdzić, czy ktoś nie jest uzależniony od tego typu rozrywek, wydaje się niezwykle ciekawy. Jest to tak przewrotnie skonstruowane. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby dzieciaki się zainteresowały swoim problemem. I jak dotrzeć do nich, jak dotrzeć do kogoś, kto ma problem? Tylko poprzez właśnie to, co lubi najbardziej, co mu się wydaje, że jest dla niego jak gdyby rzeczą, która go najbardziej interesuje. Gra to nie wszystko, co znajduje się w projekcie. To także seria filmów poruszających różne historie typu depresja, alkohol u dzieci i młodzieży, czy hejt i przemoc w sieci. Każdy, kto potrzebuje pomocy, znajdzie ją. Na końcu tej gry, na końcu tego programu, przejścia tej gry, tak, są linki odsyłające, gdzie można znaleźć pomoc, jeżeli mamy problem na przykład z graniem, mamy problem z depresją, mamy problem na przykład z narkotykami też, tak? Wszędzie są odnośniki, klikamy, trafiamy na stronę, czytamy, wiemy, gdzie możemy uzyskać pomoc.